I to przyszły takie całe miesiące bardzo w gruncie rzeczy nieefektowne. To znaczy jeżdżenie z pieniędzmi do ludzi, jeżdżenie na procesy, 48 godzin odsiadka, rewizja w domu, znowu rozdzielenie tych pieniędzy, szukanie tych pieniędzy, zbieranie tych pieniędzy, składki, które społeczeństwo, przynajmniej te środowiska inteligenckie, do których łatwo nam było dotrzeć, odpowiedziało szybko, bardzo w ten sposób, że od razu widzieliśmy, że podołamy finansowo tym zadaniom. W pierwszym okresie jedyne pieniądze, jakie były, to były z tych właśnie tutejszych składów.